Szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne w Polsce prowadzone w ostatnich latach stawiają pytanie, czy sieć autostrad i dróg ekspresowych w naszym kraju jest już wystarczająca. W tym roku długość wszystkich szlaków tego typu osiągnie 5000 km, ale do satysfakcjonującego celu jest jeszcze sporo do zrobienia. Niebawem będzie oddana do użytku droga ekspresowa S3 na południu państwa. Będzie oddana odcinek drogi ekspresowej S11. Budujemy w każdej praktycznie części kraju autostrada A18. To jest także bardzo ważny element sieci krajowej. Można powiedzieć krótko, ponad 260 km dróg szybkiego ruchu w tym roku, w następnym roku kolejne kilkaset kilometrów. Polskie odcinki autostrad to element wielkiej sieci dróg europejskich łączących cały kontynent w jeden organizm. Zobowiązują nas ustalenia z Parlamentem Europejskim. Mam tutaj na myśli sieć bazową TEN-T, sieć bazową szlaków europejskich. Przypomnę, do 2030 roku pozostało nam do zrealizowania tylko 400 km z bez mała 3700 km, które powinniśmy w ramach tej sieci zrealizować, więc tutaj mamy swoisty komfort, ale to nas nie zwalnia z dążenia do szybkiej realizacji inwestycji drogowych, bo Polacy na te inwestycje czekają. Docelowo około 8000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. To jest ta sieć, która powinna wypełnić potrzeby gospodarki, wypełnić potrzeby społeczne i zrealizować nadzieje kierowców w Polsce, ale także naszych gości zagranicy, którzy notabene podziwiają postęp prac w Polsce, postęp na budowach dróg, mówiąc o tym, że Polska to dzisiaj największy plac budowy. Rozmawiałem w Krakowie na konferencji, na którą zaprosiłem ministrów transportu 8 państw. Rozmawiałem z tymi ministrami, są pod wrażeniem. Pytają, jak to zrobić, żeby też i u nich możliwe były takie duże realizacje i taki zakres robót, i też robót w takim czasie. Oczywiście nasza odpowiedź jest jedna. Trzeba chcieć, trzeba mieć determinację i trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, czego oczekują obywatele. Po szybkim rozwoju sieci drogowej w Polsce widać, że jest i chęć, i determinacja, i wsłuchiwanie się w potrzeby rodaków. Tak trzymać się.